Witamy Państwa, to już prawie połowa czerwca, niektórzy pewnie myślą o wakacjach, ale my myślimy jeszcze o dobrym seansie w kinie, a takowe zapewne niebawem nastąpi. Doktor Sylwia Frach ponownie z nami, dzień dobry, witam Pani doktor bardzo serdecznie. W maju omawialiśmy Furiozę, teraz omówimy Kruka. Kruka omówimy, a jest to film, z którym też wiąże się mnóstwo różnego rodzaju historii. Były już i te seryjne Kruki, był Brandon Lee 94, później były książki, a właściwie komiksy, był wiersz, no różne rzeczy przy okazji tego Kruka się wydarzały. No i był film jeszcze z przedwojnia, z 1935 roku, który nawiązywał, właściwie inspiracją dla filmu był wiersz Edgara Allana Poe. Nie wiedziałem, że aż wiersz może tak wpłynąć na twórczość filmową. No a w filmie zagrali niesamowici aktorzy, których doskonale znamy z kina grozy. No i Kruk tą grozą wieje do teraz właściwie. Tak, film Landersa z 1935 roku jest częścią serii klasycznych horrorów Universal Picture i rzeczywiście obsada tego filmu była imponująca, ponieważ wystąpili w głównych rolach dwaj legendarni aktorzy kina grozy. Po pierwsze Boris Karloff. Karloff był już wówczas znany z ról w innych klasycznych horrorach, takich jak chociażby Frankenstein w 1931 roku. Zgadza się, czy też Mumia w 1932 i obok niego Bela Lugosi. Tak, aktor znany przede wszystkim z roli hrabiego Drakuli w filmie Książę Drakula z 1931 roku. Czyli możemy powiedzieć, że literatura łączy się z filmem, no bo później do literatury, czyli właściwie wchodzi komiks, oczywiście, prawda? Który nadaje znowu zupełnie innego, nadaje bieg Krukowi na nowo, prawda? Bo to O'Barr. Tak, tak. I po tym filmie z 1935 roku, a przed Krukiem z 1994 z Brandonem Lee, historia Kruka kontynuowała się właśnie w formie komiksu. I James O'Barr jest twórcą komiksu The Crow. Kruk, który został opublikowany po raz pierwszy w 1989 roku. I ten komiks był bardzo mroczny, był pełen symboli, emocji i to właśnie przyniosło temu komiksowi, powiedziałabym, status kultowy wręcz wśród fanów komiksów. No i ta adaptacja już komiksu z 1994 roku, mimo tragicznych okoliczności, podczas zdjęć, bo jak doskonale pamiętamy, Brandon Lee został wówczas śmiertelnie postrzelony. Ta seria, ten film akurat zdobył ogromne uznanie zarówno fanów, jak i krytyków filmowych. Tak, stał się, zwłaszcza dla młodzieżowej ówczesnej publiczności, dostał ten status kultowego, prawda, filmu. Tak. A ja Państwu zdradzę teraz coś, co na końcu naszego programu się pojawi i zachęcam do słuchania, bo do tej historii z 94 za sprawą dr Sylwii Frach wrócimy, bo poczujemy Kruka, ale w jaki sposób to Państwu za kilka chwil wyjaśnimy. No i teraz chwila dla Ruperta Sandersa, brytyjskiego reżysera, znanego no właśnie z też takiego kina mrocznego, Królewna Śnieżka i Łowca, Ghost in the Shell, to są jego obrazy, Fundacja, to no trochę inne kino. No i bierze się za materię w sposób bardzo ciekawy, chciałoby się nawet powiedzieć to, co już Pani wspomniała, taką materię przesiąkniętą troszkę klątwą, no to jak z tego wybrnąć. Tak, Sanders rzeczywiście podejmuje się projektów filmowych, które często zawierają te elementy mroczne, tajemnicze i lub futurystyczne. Jego filmy bardzo często eksplorują tematykę z pogranicza, powiedziałabym, fantasy, science fiction i dramatu. I to wszystko właśnie nadaje tym filmom takiego pewnego, tajemniczego wręcz klimatu. I można powiedzieć, ja bym również pokusiła o takie stwierdzenie, że ta twórczość jest taka troszeczkę naznaczona, przysiągnięta klątwą, ale w kontekście przede wszystkim tego, że jego filmy często dotykają tematów ciemnych, złożonych i takich, można by powiedzieć, trudnych do opowiedzenia, ale to
właśnie to przyciąga widzów, którzy są troszeczkę chyba już znudzeni takimi banalnymi opowieściami i szukają czegoś więcej niż takich tylko i wyłącznie rozrywkowych historii. A Państwo też szukają, właściwie czekają na pytanie konkursowe, jak zwykle w naszym programie. Ono się pojawi. Jakie będzie łatwe, trudne, czego będzie dotyczyć, o to już zdaje się na naszego gościa. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Ścieżka dźwiękowa z filmu Kruk z 1994 roku miała piosenkę, która stała się przebojem na światowych listach. O jaki utwór i jakiego zespołu pytamy? Proszę podać tytuł piosenki i nazwę grupy, która ją wykonywała. No to czyli co? Łatwo nie będzie, ale ja powiem Państwu, że wbrew pozorom to jest łatwe na szczęście pytanie. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi oczywiście honorowane są nagrodami, upominkami od sieci kin Helios. A my powoli zbliżamy się do zdradzenia naszej tajemnicy. Powiem Państwu, tajemnicy wprost z Los Angeles. Ale to zostawię sobie na deser, dobrze? Dobrze. Dlatego, że jeszcze chciałem zapytać króciutko słówko o aktorach, bo myślę, jeśli chodzi o fabułę, no to pewnie możemy się pewnych rzeczy spodziewać. Główną rolę gra Bill Skarsgård, którego ja przyznam szczerze nie lubię od ostatniej części Johna Wicka. Pani pewnie będzie miała odmienne zdanie. Powiem Pani tak chyba też językiem tytułu filmów, to Diabeł wcielony na 9 dni. Od razu chciałoby się wspomnieć przy okazji ról tego aktora oczywiście. Tak, tak i doskonale rozumiem, że ma Pan mieszane uczucia co do Billa Skarsgårda, którego ja bardzo lubię, ale bardzo lubię rodzinę aktorską Skarsgårdów. Ale warto właśnie zauważyć, że jest on młodym, utalentowanym aktorem, który ma już na swoim koncie wiele cenionych ról i o takiej chociażby jednej roli wspomnę, jest to rola klauna Pennywise'a, tak, w filmie to mamy 2017 rok i jego sequelu dwa lata później to rozdział drugi. Także ta rola klauna została doceniona zarówno przez widzów, jak i krytyków na całym świecie. No i ta rola, powiem Panu, w Johnny Wicku była bardzo ciekawa. Aha, no to tutaj mamy na szczęście zupełnie. Była bardzo ciekawa. Może nie chcielibyśmy tej roli dla niego, czy też w kontekście roli granej przez Keanu Reevesa. Mhm. Jednak faktem pozostaje, że jest to bardzo dobra rola. Żeńska część publiczności, kobieca, z całą pewnością przyjęła bardzo dobrze rolę pana Markiza, więc myślę, że tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast ciężko mu się będzie mierzyć jednak z tym przekleństwem, w cudzysłowie, rolą Brandona Lee, prawda? Tak, bo pewnie oczywiście Wszyscy będziemy porównywać do roli z filmu z 1994 roku. I mówię o tym na koniec specjalnie, drodzy Państwo, bowiem za sprawą dr Sylwii Frach mogą Państwo prawie że dotknąć, tak jak i Pani miała tę okazję, dotknąć tego filmu dosłownie. Tak, miałam tę przyjemność w marcu tego roku podczas prac badawczych w Amerykańskiej Akademii Filmowej, zarówno w bibliotece, jak i w archiwum, ale tutaj właśnie w archiwum, gdzie godzinna sesja zwiedzania archiwum, tak od kuchni powiedziałabym kolokwialnie, umożliwiła mi wręcz dotknięcie taśmy, czy też opakowania pudełka taśmy Kruka z 1994 roku. Uch, aż ciarki, powiem Państwu, mi przeszły, że tak powiem, bo jaką moc Pani przeniosła prawie, że z tego pudełka tutaj dzisiaj na to nasze spotkanie to się okaże. Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie. Ja również dziękuję. Dr. Sylwia Frach, moimi Państwa goście mamy. Zapraszamy na nasze kolejne filmowe spotkanie.